witam was w kolejnym odcinku, w którym eksterminujemy dowódców nazistów. Wolfensteinie 2 The New Colossus na maksymalnym poziomie, jaki jest możliwy, czyli I'm Dead in Care, jestem w cieniu śmierci. Jedziemy z kolejnym dowódcą. Ostatnio chyba eliminowaliśmy, nie, tutaj nie eliminowaliśmy, ale eliminowaliśmy tego gościa. Cholernie było ciężko tam w ogóle gościa zdobyć, ale jakoś nam się w miarę udało. Tych mamy akurat nieodblokowanych, ale to z czasem uda nam się. Wystarczy tylko więcej szyfrów Enigmy zdobyć. I będzie, kurwa, klepią coś pod... Nie, własne myśli nie słyszę, jak tak klepią. Dobra, tu mamy całą sagę dowódców na Manhattanie. Mam nadzieję, że ich wszystkich zniszczymy w tym odcinku. Dobra, no to jedziemy. Pierwszy, wyznacz kurs, rejon portu. Tak jest. O. Wysuwamy się. O, teraz będziemy płynąć łódką. Zazwyczaj to wyruszaliśmy statkiem, samolotem. Statkiem. Łódka, statek, jedna cholera. Dobra, jedziemy z koksem w tym przypadku i łódką możemy płynąć. Czemu by nie? Powiem, że w ostatnim odcinku ciężko już, coraz ciężej z tymi umberdowódcami. Jeszcze dwa odcinki wcześniej to już udało nam się na odcinku dwóch załatwić, ale teraz już tylko pojedynczo. Mam nadzieję, że to się zmieni. W ogóle znowu wracamy do tej zalibistej lokacji. Cały czas wracamy do lokacji, które odwiedzaliśmy w podstawce. Podstawowej misji głównej. Okej. Eliminowanie tych umberdowódców pomaga nam w uwolnieniu Ameryki. Taki jest opis tej misji pobocznej. Mam nadzieję, że zajebista grafika, to mi się podoba. Mam nadzieję, że dobrze robię, ale chyba na pewno dobrze robię przecież. Naziści to najgorsze ścierwa, jakie to może być. Dobra, ładnie, rzuciłem toporkiem. Weźmy toporek z jednego, z drugiego. Dobra, zapiszę sobie już, żeby nie było zadymy. Okay, ogólnie to bym też chciał zobaczyć na umiejętności, które mam odblokować. Tu mam już wszystko praktycznie zdobyte. Tutaj nie mam zabójstwa kompresorem. Tutaj nie mam zabójstw granatami. I zabójstwo okowami taranu. Tego też niestety nie mam. Tu założę się, że będzie zabójstwo tym rzucanym jakimś tam, czyli tam dodatkową zdolnością. Tak to mam, tu nie mam. Zabójstwo wrogimi granatami i zabójstwo ogłuszeniem elektrycznością. Okej, okay. No dobra, jakoś to będziemy sobie radzić. Przynajmniej wiem co i jak, gdzie mam nałożyć z umiejętności, żeby zdobyć, jak odblokować jakieś, jakieś mobilne style walki. O kurwa. O kurna. No nie, 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 kolego. Ej, nie miałem szans, nie miałem szans z gnojem. W ogóle tą cholerną słabą pukawkę wziąłem, a wiecie, jak już jest paint akcji, to nie mam jak zmieniać broni. Znaczy no mogłem, ale... Już ja go kurwa nauczę. Śmiecia. O, tu cwaniaku. No. Masz jeszcze jakieś pretensje? Snajpa? W ogóle to ja sobie zapiszę. Jak go załatwiłem, to już jest jakiś w miarę konkretny sukces w tej grze. Tak nienawidzę tych pancernych zjebów. Czy ktoś mnie tu w ogóle widzi? Czy tylko ten pancerny tu był w okolicy? Powiem wam, że to jest aż dziwne, że jest aż tak spokojnie. Oho. Oj, 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 oj. No tego to bym się tu nie spodziewał. Granat. No jeszcze le... Myślałem, że go załatwiłem, ale nie on, chodzi jeszcze. Oj, oj. Dobra, przejdziemy sobie tak samo jak teraz, tylko że przygotujemy się na tego zjeba pancernego. Może z ogniówką pójdę do przodu.
Ciężkie są te misje tutaj. Dobra, weźmy sobie tak. Panowie? Kurczę, no zanim wystrzeliłem, to zasrany pocisk mnie załatwił. Jak nie pancerny, to jeszcze jakiś gnój. Najlepsze jest to, że jak idę, to pancernego nie ma, jak jestem na niego przygotowany. Zaraz pójdę za snajperką, przygotowany na jakiegoś kurwa granta, a tu będzie znowu pancerny. Gdzie jest ta broń? Się skończy zabawa, kurwa, z wami. Cwaniaki. O, i pancerny. Masz, kurwa, hołoto. Ja nie mam amunicji. Nie. Nie, nie biorę zasranej ciężkiej broni. No nie, no kurwa, no nawet żebrzą na amunicji, nie? To się zaciął jeszcze, kurwa. Granat. Rzucimy jeszcze granat. No nie, żeby... Oj, 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 oj. Dobra, ładnie. Ładnie skosiłem. Teraz sobie zapiszę. Dobra, no dawać, panienki, dawać, dawać. No, kurwa, schodzą się tam jak muchy do gówna. Aj! Nie wiem, czy to tamten z przodu, czy któryś tu mnie z prawej flanki weszedł. No ginę raz za razem, by to cholera wzięła. A, tu jest kolega właśnie. Dobra, ten załatwiony, nie załatwiony. Oj, kurwa. Kolega, to jest przejebana misja, to masakra. Dobra, wykoszę ich tutaj w tym terenie, co jestem. Oj, ja tam go wykoszę. Dupę jego mać. O, już mi się... Ja pierdolę, rejon portu. Tak jest, akceptuj. Ciężko, mówiłem, że będzie ciężko. Znowu będę jednego dowódcę przez cały odcinek. No nie, chyba cię pojebało, że ja od samego początku zacznę. Czytaj. 49, 24, tu jest... Tak jest, 49 to będzie to. Dewiona skrzynia, to ja wiem, takie podstawy to dla dzieci, a nie dla mnie. O, właśnie. Ja wam tu kurwa dam jesień, środę, wieczór. Nie. Nie, ja muszę stąd iść, bo tu nie jest bezpiecznie. Spierdalam. Mnie tu nie ma. Dawaj pancerz. Jest tu coś jeszcze? I tu sobie zapiszę, bo tam nie jest bezpiecznie, za cholerę. Zapisz. Dobra, na kuckach sobie pójdziemy. Weźmiemy amunicję. Może stąd ich będziemy ściągać. Tam jest cholernie pechowo. Kurwa, ten granat to też jak odbije. Ładnie zdjęty. Tam walą jeszcze.
Nie mam granatów, zajebiście. Tam jeszcze, kurwa. No i nie wiem skąd. Gdzie? Tu leszcze przylost. Dobra, ładnie. Zapiszę sobie. A ty gdzie? Tamty też się gdzieś wraca. Ładnie go ściągłem. A je, jeszcze żyje. Dobra, już teraz raczej nic nie powinien powiedzieć. Przemieszczałem się, gnoj, ale padałem na mój ostrzał. Nie są tacy mądrzy, na jakich wyglądają. Kurwa, ale naprawdę i jest tu od cholery. Dobra, zapisz. No tu jest jeszcze. Chyba zdjęty. No tu nigdzie, nigdy w tej grze nie wiadomo, no właśnie. Dobra. O, tu jest, dobra. Ładnie dostał serikę. Nie! O ja pierdolę, to był critical hit. To był critical hit, moi drodzy. Tu gdzieś był pancerz. Nie wiem gdzie dokładnie. A, tu, drobne. Drobne hełmiki tylko niestety. Ale mnie któryś załatwił to równo. 20 na 20, na 30 pancerza. Nie wiem co to było. Tam jest na górze. Ładnie zdjęty. Przeładuj. Po prawej stronie się kręcą, ale jak się wychylę, to czymś mi załatwi. Nie słyszę, nie widzę żadnego sługusa. O! Niemożliwe, żebym ich wykurzył. Idzie. Dobra. Przeładuj, dobra. Na razie idzie w miarę. Dobra, zapiszę sobie może. Przydałoby się gdzieś jeszcze pozbierać życie albo cokolwiek, ale już nie mam gdzie chyba. To już wszystkie asortymenty, które tutaj były, już wykorzystałem. Chyba, że tutaj coś jest. Amunicja durna do pistoleciku. No i to by było na tyle w temacie asortymentu. O, co to było? A, amunicja, dobra. Na razie mam jej pod dostatkiem, ja czegoś innego bym potrzebował. Dobra, wychyliłem się bardzo niebezpiecznie. Dziwne, nikogo nie widać. Nikogo nie słychać. Nie, ta broń nie jest dobra tutaj. Nie jest dobra za cholerę. Ta w ogóle to już dno. No, kolegów nie widać. Dziwnym sposobem. Dobra. Pozbieram sobie po nich amunicjon. Pójdę sobie w tą mańkę. Okej. Trochę amunicji, trochę pancerza. Zawsze jeszcze jestem jakoś w miarę do przodu. Trzeba się też dokładnie rozglądać, bo to kurwa nawet jak macie apteczki, to macie. Jak nie macie, to szukacie przez pół gry, a niestety nie możecie do niej dojść, bo cię zajebią. A tu bym se poszedł na przykład. Czemu ja nie poszedłem na samym początku? Nie poszedłem na samym początku w tamtą stronę. Tylko się bujałem z chłodą. O, tu jeszcze miotacz ognia po gnoju. Mi się by pancerz przydał raczej. Kurczę, cicho jakby makiem zasiał. Aż sobie zapiszę. Dobra. Pancerzarz mam na maksa. Granaty, oj, bardzo pożyteczna broń. No nie, czy mam jeszcze jakieś tutaj dokumenty w tym rejonie? Na wszelki wypadek troszkę jeszcze pozbieram, póki mogę, a mogę na pewno. Ale tu nie ma nic w tym obręgu. Także idziemy sobie dalej. Oczywiście na kuckach uważać, gdzie cokolwiek jest, choć na razie
Może sobie wstanę. Nie będę już przesadzał. Oni mnie tutaj jechali to równo na haksach. Miałem amunicję. Wezmę sobie, a czemu nie? Dobra, tutaj już jakaś nowa lokacja w miarę. Nowy teren lokacji. Także na kucka zmienimy sobie, zmienimy sobie styl gry. A tutaj, tam na dole penetrowałem, teraz jestem na górze. No, żadnego hultaja nie widać na razie. Weźmy sobie teraz pistolet z tumikiem. To ciekawe, czy ja mogę po tym zejść. Ja nie zlecieć. Blasko jak Tomb Raider, jak Lara Croft. Tam ich będzie na pewno. No, mogę się założyć. Kurczę, leżę z życiem, jeżeli chodzi w kwestii HPK. 20%. Pancerz mnie ratuje, ale to żadna radocha. Oni ci potrafią, jak oni was potrafią z dwóch serii obalić na tym poziomie trudności. Przydałoby się życie, ale oczywiście nigdzie nie ma. Naprawdę cicho. I nie było dowódcy. Nie było żadnego dowódcy, a oni mi tak nakopali. Szkoda słów. No, oczywiście pancerz wcale nie jest potrzebny. Do szczęścia. Kurwa, jak tu cicho, jak nie wierzę. Nie, blasko, nie szalej. Nie szalej, ty mi kurwa, znajdź życie. Znajdź mi apteczkę, cokolwiek. Bym sobie przeładował może tą, a nie jest przeładowana, dobra. To idziemy cały czas ze snajperką. No nie ma nic apteczek, no mi się wkurwie zaraz. Tutaj też nie ma nic. Bardzo to spokojnie. Jak na wojnie, jak coś pierdolnie. Jest życie w końcu. Dobra, idziemy sobie powolutku. Dobra, tu mam amunicję, ale którą mam już pełno. Pancerz, tak wszystko jest pełno. Już sobie zapiszę miarę. Akceptuj, bardzo fajnie. Kolejne życie, super. Jestem 100 na 100. I to lubię, taką zabawę. Dobra, w takim razie idziemy na górę. Kurwa, myślałem, że to jakiś gościu. Zapiszmy sobie, jak już mamy tą 100% HP. Dobra, zgaduję, że to tam muszę iść. Tak jest. Mamy kolegów. Ale ja bym ich w miarę jakoś zaszedł. A nie tak z góry jebał. Ale nie mam jak... Nie, mam jakoś zejść. Tu były... Tu pamiętam, jak wchodziłem. To była taka drabinka do góry. Nie wiem, tylko z której strony to było. Na pewno nie z tej mańki. O, to było tu. I może tutaj, z tej strony jeszcze będziemy ściągać. To mamy życie, na razie nie będę brał, bo się może przydać. Okej, tu jest też pancerz. Dobra lokacja tutaj, nowe, jakby się zakampić. Jakby się zakampić, oczywiście jest kampowanie nie z tej strony, co trzeba, od dupy strony. O, ale to jest wejście jeszcze na górę. Także można się tu bawić, moi drodzy. Dosyć konkretnie. Tylko tak, czy ja bym się chciał tutaj bawić? Wejdę sobie... Przeszkodzę sobie na tamtą stronę. Ło, mamy dowódców. Mamy dowódców. I nie będzie za wesoło, nie będzie za kolorowo. Tu oczywiście przejść nie mogę, bo czemu mógłbym przejść? Czemu mógłbym przejść, żeby było łatwiej? Nie. Musi być kurwa jeszcze gorzej, upierdliwie niż było. Ale tu mogę wejść? Nie, dupa zbita. Dobra, rozkoszę się. O! Wzór! Czy widzę jakoś hultaja? No już mi oczywiście wariuje kamera. Nie, nic nie zrobię. Zajebiste miejsce strategiczne, ale bez żadnego podtekstu. A tu patam.
Jedziemy, tak, najwyżej. Najwyżej sobie zapiszę, jak się będzie. Nic nie słyszałeś. I nic nie widziałeś. O, o, o. Ładnie. Jeszcze żyje. Już nie żyje. Blisko mamy jednego dowódcę, 40 metrów, ale tu się oddalam teraz od niego. Musi być gdzieś tutaj. Uczę te misje skradankowe. Są wrzodem na mojej dupie, jeżeli chodzi o tą misję poboczną. Ja zawsze lubię zjebać, lubię naprawdę zjebać. Ile dosyć konkretnie, żeby oczywiście cała gwardia zauważyła. Z tej strony nie idę, bo jest za jasno. Pójdziemy sobie od góry. Kogoś słyszę, jest tu dowódca. Ładnie. Ładną seryjkę mu sprzedałem. Prosto w papę, papąszczę. Zapiszemy sobie, idzie aż miodnie. Czy on tu gdzieś był? Z kimś? Czy był sam? To jest pytanie. Czy w ogóle są jakieś dokumenty tutaj? Nic nie widzę ciekawego. Tam by się oddalał od niego. A tu się przybliżam do tego drugiego. Także on musi być po drugiej stronie mapy. On musi być gdzieś tam. Przejdę sobie tutaj. No, mamy grafikę koncepcyjną. Jest to latające gówno, co mi najbardziej wkurwia. To amunicja mam pełno. Dobra, żebym jakby co wiedział, że zjebę, to sobie tutaj zapiszę. Dobra, 56. I jedziemy tutaj z cichą eksterminacją wrogiego ścierwa. Tutaj też, ale o dziwo, jestem w cieniu. Tylko ciekawy, jak tak długo potrwa. Dobra, zbliżamy się do takiego ścierwa. Ładnie. Fajnie, że ten czas się zwalnia. Jak podchodzę do jakiegoś gościa, on mnie zauważy. Te 3 sekundy zawsze mam przewagę nad gościem. To jest plus. Dobra, jeden akceptuj. Kurwa, jaki to jest klimat momentami. Tam jest jakiś gościu. Ładnie. Po cichu, ja nic nie widziałem, ja nic nie słyszałem. To sobie zapiszemy. Jakoś idzie to w miarę, ale założę się, przy dowódcy będzie jakiś pancerny. Zawsze tak jest. Przejdziemy sobie dołem, jak całe towarzystwo jest górą. To jest dobry pomysł, dobry plan. Aczkolwiek kogoś tu słyszę. Nie wiem, z której manki ich słyszę, ale kogoś słyszę. Dobra, na razie spokój, o dziwo. Nie, tu nie przejdę, nie ma opcji. Dobra, mam toporek. Nie mówcie mi, że i tak będę musiał iść na górę. By to cholera wzięła. Także sobie wezmę żyćka, jak muszę iść na górę. I zapiszę. Bo tam na pewno nie będzie kolorowo. Tak jest, zmniejsza mi się licznik. 64, 33, 32. Pancerne oczywiście, kurwa. Już się z nim zabawimy. Wow!
Czyścimy ich w miarę ładnie. Dobra. Dobra, ogień, 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 ogień. Nie pozwólmy im tutaj wejść. Wow. Idzie, dobra. Ładnie. Cały czas wzywa wsparcie. Po tym tematem zjebałem. Może sobie zapiszę. Ładnie to idzie, ładnie to idzie. Zajebista miejscówka na eksterminację zjebów. Weźmy sobie życie. Gdzieś tu było, dobra, nie, to była amunicja, dobra. Czemu do mnie nie schodzą? To jest najlepsze. O panowie, słabo się. Słabo reagujecie. No zamknij mordę, jak do ciebie dojdę, to nie będzie żadnego wsparcia, żadnego hosztako. Będzie is dead, Hitler kaput. No, no panowie. Szybciej, bo nie mam czasu. Dobra, zmienię sobie na jedną. Zapiszę i idziemy. Akurat to będzie mi szli czyścić najwyżej. Akceptuj. Jak nie chcą do mnie zejść, koledzy. Skąd? Żeby od tyłu? Nikogo nie ma. Musieli od tutaj z mnie zajść. Ładnie weszłem. Weszedłem. Nie wiem jak już mówić. Weźmy sobie pancerną, ciężką broń. Idą. Nie, to nie jest dobry pomysł. No chodź, panienko. No. No już kombinuje coś, kombinuje coś. Dobra, zaszłem go od tyłu ładnie. I tu była moc, to była moc. Wow. Nie wiem z tej strony. Wow. Dowódca musi mi tak nakurwiać. Gdzie to mi naparza? Dobra, ładnie. Przydałby się pancerz albo cokolwiek. Dobra, jestem w jakiejś nowej lokacji. Dobrze zaszedłem wroga. No, mamy jakiś dokument. Jak będą się generała Sommera. Tutaj jest życie. Ja bym sobie tutaj skoczył, ale. Ale tu też jest. Dobra. Tutaj coś mamy. Znowu te robociki. Nie widzą mnie, gnoje. Dobra, idziemy w takim razie górą. Ciekawe czy... mi się wydaje, że tutaj jest dowódca. Dobra, zapisz. Akceptuj. Ciekawi mnie to. O! Hej! Jest! Pięknie! Piękna sprawa. Jest coś pięknego. Zebraliśmy amunicję do granatnika. Już sobie przeładuję.
Yeah, baby. Tak do mnie mów w śmieciu. Dobra, mamy tu już kolejnego generała zdobytego. Ale ja bym sobie może przeszukał, pozbierał sobie amunicję, cokolwiek. Port. Dobra, o, tu mamy coś. Kolejna grafika, nie, kolejna zabawka. To jest związana z misją poboczną. Kolejną, ale mam nadzieję, że już to już i tak wykonujemy jedną za drugą, za drugim. Dobra, mi to chodzi tylko, żeby zdobyć tutaj trochę amunicji. To najważniejsze. Czy tym robotem w ogóle jakby pojechali taranem, to już byłoby po mnie. Nie, weź to, zostaw. Puść to. Dobra, tu już nic ciekawego nie ma. Dobra. W takim razie zapiszmy rejon portu. Opuść rejon, tak jest. Powiem wam, no już jest coraz ciężej. Ciężej jest dwóch dowódców załatwić w jednym odcinku. Jak jeden odcinek trwa 30 minut, jedno dorwanie dowódcy. Szkoda gadać, także ja już wracam do bazy i kończę odcinek. A w następnym po prostu będziemy kontynuować polowania. Okej. Cudnęliśmy do portu. Tak jest. Dobra, moi drodzy, to z tego odcinku to by było, w tym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku sobie zobaczymy kolejne polowanie, kolejnych dowódców. No już ich coraz jest mniej, ale to jeszcze i tak początek góry lodowej. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do następnych ekstremalnych polowań na to ścierwo nazistowskie. Marokobra GG na maksymalnej poziomie trudności. Trzymajcie się, cześć.